Hej, trochę widzicie mojej kolekcji, także troszeczkę to jest film Collection Reveal. Wiem, że dużo osób czeka, aż się ją pokaże, teraz macie troszeczkę taki preview, jak to wygląda, ale jest tragicznie, nie wiem jak to ułożyć. Also, tak, trzymam tutaj karton, bo nie mam żadnego stolika. Profesjonalizm. Więc. Jakiś czas temu nabyłem trochę lalek. To jeszcze nie wszystko. Te ogólnie są tu od niedawna, żeby nie było. Ale te. Ta, musimy pokazać o tych. Więc. Ten karton zalega tutaj u mnie już od grudnia. Trochę czasu minęło, tak troszkę bardzo. Więc nabyłem od mojej Wicki dwie lalki. I już wiecie więcej po tytule, jaka to jest ta lalka jedna. Jest to oczywiście lalka. Myślałem, że będzie coś widać. Pierwszą lalką jest lalka Huntera. Siadaj. Nie brakuje mu zbyt wiele rzeczy, tak w sumie naprawdę brakuje mu tylko stojaka, ponieważ zdobyłem jego piórko, także muszę to piórko gdzieś tutaj przyczepić, czekajcie. Już jest kompletne. Oraz tytułową lalkę. Maddie. I wiecie, Maddie widziała lepsze czasy, na pewno mniej mroczniejsze. Jest tak naprawdę kompletna, brakuje jej tego... czegoś, tego o. I pierścionka, mamy jej opaskę. Tak ona wygląda. Mam także jej stojak, także cool. Jestem w sumie zdziwiony, że lalka ma swój naszyjnik i kolczyki, a nie ma pierścionka i czegoś od tego imbryku. I jak zauważyliście, dzisiaj będziemy tą lalkę ogarniać. Tylko pana nie będziemy ogarniać jeszcze. Sam go ogarnę. Lalka jest bardzo, bardzo brudna i włosy są mega klejące. Mają w sobie klej, tak samo jak lalki Monster High. Co jest dla mnie troszkę bólem, ale już mniej więcej wiem, jak to ogarniać. Ubranko jest bardzo brudne i to okropnie brudne. Domyślam się, że pewnie ta lalka gdzieś leżała w jakimś strychu, pewnie bez jakiegoś większego zabezpieczenia, albo w szufladzie, która była zapomniana i brudna. I dziś spróbujemy ją ogarnąć. Okej, więc na pewno musimy naszą lalkę rozebrać, to jest podstawowa rzecz. I mam nadzieję, że nie zgubię jej do dodatku, bo bym się popłakał chyba. Mam taką folijkę, do tej folijki włożę jej rzeczy. Podoba mi się ten pomysł. Okej, mam tu rzeczy. I widzimy się, kiedy już ją rozbiorę. Witam w mojej kuchni. Dosłownie. Jak słyszycie, audio w mojej kuchni nie jest najlepsze, więc będę robił mini narrację. Także tak. Moim pierwszym krokiem było oczywiście umycie lalki, bo lalka była bardzo, bardzo, bardzo brudna i nieprzyjemna. Normalnie do umycia lalki użyłbym sody oczyszczonej i szczoteczki do zębów, takiej nowej, świeżej, czyściutkiej, mięciutkiej. Ależ nagrywałem ten filmik o 23:00, kompletnie nieprzygotowane, to użyłem po prostu mydła w płynie, szamponu i... To też działa, aczkolwiek normalnie użyłbym po prostu sody oczyszczonej i szczoteczki. Co do umycia włosów lalki używam takiego szamponu. Kupiłem go specjalnie po to, żeby używać go na lalkach. Ogólnie on był dość tani i kupiłem go jeszcze na promocji. Robi swoje, myje lalkę, ładnie pachnie, więc to jest najważniejsze. Ogólnie, kiedy ogręcie lalkę, to przygotujcie się na to, że będzie dość duży bałagan. Dużo piany, innych pierdółek. Przynajmniej u mnie tak to wygląda, ale spokojnie potem to sprzątam i jest czysto, przysięgam. A i uprzedzając pytania, nagrywam to w kuchni dlatego, że moja kuchnia jest większa i ma większy zlew i jest mi wygodniej tam umyć włosy lalki niż w łazience. Zanim spłuczę szampon i nałożę odżywkę na włosy lalki, to lubię te włosy lalki przeczesać, żeby zobaczyć, jak bardzo jej włosy są ciężkie do rozczesania. Jak dużej ilości odżywki lalka będzie potrzebować. W tym przypadku nie było tragedii, można było je rozczesać normalnie bez odżywki, ale że włosy wydawały mi się dość matowe i dość szorstkie, to dałem jej dość sporo. Używam takiej odżywki i też kupiłem ją specjalnie dla moich lalek. Niestety jest dość mała i już mi się kończy. I jak w przypadku szamponu, robi swoje, jest spoko, działa, jest fajna. Włosy lalki rozczesuję, dzielę je na różne części i przysięgam, że normalnie czesanie lalki wychodzi mi o wiele lepiej, ale chciałem jakoś nagrać i pokazać wam na kamerze, więc zrobię to jako ślawo. Poza kamerą wczesają lalkę porządniej, przysięgam. Nie jestem takim fajtłapą, naprawdę. Zrobiłem lalce takiego koczka i wygląda cute w tym koczku. I pozostawiłem odżywkę na parę minut, żeby mogła jeszcze podziałać cuda. Zresztą pozwólmy Maddie na odrobinę przyjemności i spa. I would like to see the baby. Okej, więc włosy lalki już są umyte i wysuszone. Wyszły nawet okej,
ale wciąż były dość matowe i nieprzyjemne. I jak mówiłem na początku, lalki Eve After High, tak samo jak Monster High, mają w sobie klej. I ta lalka ma klej na czubku i na tak jakby końcówce głowy, dość sporo kleju. Sposobów na usunięcie kleju jest kilkanaście, ja używam tempertyny. Ogólnie kiedy lalki mają w głowie klej, to nie powinno się robić body washa. Jeśli ktoś nie wie, co to jest body wash, to zapraszam do mojego poprzedniego filmiku z ogarnienia lalki. A była to Barbie Odetta z jeziora Łabędziego. Ponieważ gorąca woda może aktywować klej i klej będzie się rozlewał dalej w jej włosach. I jeśli nie umiecie usuwać kleju, to ja nie polecam używać body washa. Po prostu lepiej te włosy umyć, jakoś zaczesać i modlić się, żeby klej się nie uaktywnił. Ale ja postanowiłem, że ten klej uaktywnię jeszcze bardziej, więc co zrobiłem? Wsadziłem jej łeb do wrzątku. Tak naprawdę klej nie zawsze się musi uaktywnić, a body wash też może ten klej z włosów usunąć, w sensie ten, który już był na włosach, bo nie usunie go z głowy. Ale ryzyko tego, że klej się uaktywni, jest bardzo wysokie i zazwyczaj się uaktywnia. Ale że ja i tak będę ten klej usuwał, to chciałem, żeby było go troszkę więcej, więc why not? Przypominam tylko, że woda jest bardzo gorąca i żebyście nie wkładali tam swojej ręki, bo możecie się oparzyć. I żebyście uważali. Włosy lalki czeszę, wkładam do wrzątku, czeszę, wkładam do wrzątku, aż mi się znudzi, ewentualnie aż woda ostygnie całkowicie. Na sam koniec z lalki robię kebaba i odkładam do odsuszenia. Okej, mamy kolejny dzień. Tak aktualnie wyglądają włosy Maddie. Są dość matowe i to mi się nie podoba. Do tego są o wiele lepsze, to jest fakt. Z tyłu zrobiły się nam bardzo fajne i urocze takie loczki, takie fale. Ale i tak te włosy muszę zakręcić. Kiedy robiłem body washa, mówiłem wam, że lalka ma w sobie klej i że jeśli klej się uaktywni, to będę musiał użyć tempertyny. I to zrobił, bo jakby czemu by nie. Tutaj włosy są mięciutkie, ale jeśli przejdziemy kawałek dalej, tutaj i tutaj, zobaczcie, tu są takie poklejone, takie, a tu są takie już bardziej delikatne, takie widać, że to jest poklejone, więc będę używał tempertyny. Przy okazji ogarnę też drugą lalkę, która nie jest dla mnie, tylko jest dla kogoś. I na Abi używam tempertyny drugi raz. Dlaczego? Jej włosy miały tak strasznie dużo kleju, że po użyciu tempertyny pierwszy raz klej się uaktywnił drugi raz. Ogólnie jej włosy teraz wyglądają o wiele lepiej. Wcześniej były dosłownie żółte, w sensie w tym świetle wyglądają dość dziwnie, ale przysięgam, że normalnie są białe już. Co do całego procesu, to niestety wam tego nie pokażę, dlatego że tempertyna jest dość nieprzyjemną substancją. Jej zapach jest specyficzny, kiedy się jej używa, trzeba mieć rękawiczki ochronne, najlepiej dość grube. Poza tym też cały czas uczę się używania tempertyny i nie chcę, żebyście zrobił jakiś błąd, który zbiłem ja, także sorry, ale nie. Ogólnie zauważyłem też, że lalka ma troszeczkę jeszcze brudu na twarzy, który się nie domył, ale jak mówiłem, byłem śpiący wczoraj, więc mogłem tego nie domyć. Domyję to potem. Więc ja idę użyć tempertyny i zaraz wracam. Okej, użyłem tempertyny i tak wyglądają włosy Maddie aktualnie. Wciąż są dość matowe i wydaje mi się, że jest to już kwestia gatunku włosów. W sensie, że nie były one nigdy takie mega błyszczące. Chociaż w świetle wyglądają nawet bardzo ładnie, ale wciąż są dość suche. Mimo tego, że dają odżywkę, wszystko i w odżywce leżała dość sporo czasu, to cały czas ma dziwne włosy. Więc musimy zakręcić jej włosy. Odwrócę lalkę tak, żeby było po prostu mi łatwiej to już robić. Ogólnie będziemy potrzebować słomek. I takich. Będziemy je przyciągać do różnych rozmiarów. Ja mam niestety dość mało słomek, ponieważ nagle wszystkie słomki z mojego domu wyparowały. Mam też gumę do włosów, którą będę nakładał na włosy, żeby loki się jakoś lepiej utrzymały. Taką gumę możecie kupić w Biedronce za chyba 5-6 zł, coś w tym stylu. Jest dość duża, a ja używam jej dość mało, także dobry deal. Mam też gumki, takie gumki kupicie w Rossmanie. Moim zdaniem najlepsze są czarne gumki, ponieważ te białe wydaje mi się, że dość szybko pękają. Teraz uwaga, potrzebujecie wsuwek, ale kupiłem sobie dwa opakowania wsuwek. Oczywiście, żeby mieć więcej na zaś. Ale okazało się, że te wsówki nie są wsówkami, które w ogóle znam. Zaraz pokażę wam, o co chodzi. To mam wygląda na wsówkę, bo mi niezbyt. To jest po prostu dziwne i nie wiem, czy to się utrzyma. Dlatego też wziąłem gumki po to, żeby tą wsówkę móc jeszcze ewentualnie spiąć gumką. Zapomniałem wspomnieć, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś grzybyka czy coś. Próbuję zakręcić włosy lalki od tyłu. Biorę sobie taki większy kosmyk. Bierzemy troszkę gumy. Wcieramy tą gumę w kosmyk, żeby mogła się jakoś przyczepić do słomki. I ten kosmyk musimy owinąć wokół słomki i uwierzcie mi, że trudno jest to robić nagrywając, mówiąc i robiąc to. To jest po prostu awykonalne. Użyłem tyle słomki, to resztę słomki odetnę, żeby móc jej potem użyć. Tak jak myślałem, ta wsówka się nie będzie chciała utrzymać. Powinna przytrzymać te włosy w słomce.
I teraz spróbuję to jakoś spiąć tą gumką, w nadziei, że to mi pomoże, bo jeśli nie, to się popłaczę. Więc zakręciłem włosy Madi. Wyglądają co najmniej dziwnie. Obawiam się, że to mogło mi nie wyjść, ale zobaczymy, jak się już troszkę uformują. Nie podoba mi się na pewno ten loczek i ten, ale naprawdę pierwszy raz w życiu robiłem loki w takiej ilości. Więc tak, życzę mi szczęścia, ponieważ to może być tragiczne. Mam nadzieję, że nie. I tak, widzimy się, jak w końcu to zdejmę. Okej, okay, więc skończyłem w końcu robić Madi i... jest dobrze, więc uwaga, tak wygląda Madi. Jej ubranko było wyprane i wygląda o wiele lepiej. Niestety na jej cycach nie ma tych kropeczek, więc nie wiem, o co chodzi. Co do jej włosów, wyszły okej, okay. W sensie są troszkę trochę takie messy gdzieniegdzie, są takie dziwne loczki, ale wygląda cute. A i hej, tu jest resztę lalek, tak w tyłu schowane, hihi. Więc włosy Madi były robione dwa razy. Dlaczego? Dlatego, że za pierwszym razem włosy Madi wyszły dziwne, w sensie loki były, te przynajmniej z przodu były ładne, podobały mi się, ale były mega klejące, bo dałem za dużo produktu do włosów. Początkowo włożyłem włosy Madi do ciepłej wody z płynem do naczyń, bo wtedy pozbyłyby się produktu, a loki by zostały, ale nie zostały. Więc ponownie zakręciłem te włosy i włożyłem włosy do zimnej wody. Powiem szczerze, że wyszło to ok, jakby mogłem podtrzymać te włosy dłużej, ale też chcę, żeby ten film w końcu się pojawił na kanale, bo dość długo go nagrywam. Gdyby nie sprawa ze wsówkami, to film dawno byłby na kanale, ale no, tak bywa. Tak lalka wygląda z tyłu. No, z tyłu włosy mogą być lepsze, ale wciąż są dość cute. Podobają mi się mega jej loczki z przodu, szczególnie ten jeden i szkoda, że wszystkie loki nie są takie ładne. Ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolony z efektu. W sensie mogło być lepiej, ale jak takie loczki, gdzie ja takich loczków na całej lalce nigdy nie robiłem, to wygląda ok, spoko, przyjmuję to. Ale tak, wygląda nawet cute, nie powiem. Szczerze jestem dumny, naprawdę jestem dumny, że udało mi się zrobić te loki, bo jakby ja nie jestem znawcą i specjalistą od loków dla lalek. Także, póki co Madi by nie sobie tak stała z resztą lalek Monster High, bo nie ma miejsca dla innych lalek zbytnio. Ale tak, dziękuję za obejrzenie i mam nadzieję, że się wam spodobało. Subskrybuj, lajkuj, komentuj, do niczego nie zmuszam, albo zmuszam. Cześć, na razie, pa, pa!